Dziś znajdujemy się na ulicy Jagiellońskiej. Znajdujemy się dlatego, bo jest ona remontowana w ramach inwestycji z Polskiego Ładu. Może pan przybliżyć troszkę więcej, jaki jest zakres tych prac? Ulica Jagiellońska należy do ulic jednych z takich najdłuższych, najważniejszych w miejscowości Kamieńsk. Jest to ulica, która była już bardzo dawno wybudowana. No, czas swoje zrobił. Co prawda jeszcze nie jest jakiś stan tragiczny, ale myślę, że za 2-3 lata i tak ten remont kapitalny trzeba byłoby zrobić. W tej chwili, mając możliwości pozyskania środków z Polskiego Ładu, wystąpiliśmy o takie środki, dostaliśmy i w tej chwili ją przebudowujemy kompletnie. Będzie wymiana chodników, wymiana krawężników. Okazuje się teraz, że niektóre wysokości, które kiedyś były zabudowane, trzeba zniwelować, poprawić, uzupełnić. Również będzie całkowita wymiana asfaltu. Stary będzie sfrezowany, położona nowa warstwa. Także no, zupełnie będzie to nowa ulica. Myślę, że będzie to remont, który nam starczy na najbliższych kilkanaście albo 20 lat, gdzie już będziemy mieli święty spokój, że tak powiem, jeżeli chodzi tutaj o tę ulicę. Poprawi to na pewno bezpieczeństwo, poprawi estetykę tej ulicy. Myślę, że też takie roboty polegające na remontach cząstkowych na tej ulicy już nie będą potrzebne. Ta ulica jest remontowana w ramach pewnego kompleksu remontowanych ulic w Kamieńsku. Powiedzmy, jakie jeszcze inne ulice są remontowane, jaki jest ogólny koszt remontu tych ulic? Oczywiście w projekcie mieliśmy założone kilka ulic. Główne ulice to jest ulica właśnie Jagiellońska i ulica Kościuszki, czyli takie dwie bardzo duże ulice w Kamieńsku. Oprócz tego jest kilka drobniejszych odcinków, takich jak na przykład kawałek wymiany asfaltu w Barczkowicach czy w Koźniewicach. Ogólny koszt tych wszystkich prac to jest ponad 4 miliony złotych, czyli naprawdę kwota bardzo duża.